Siemano, jedziemy z recenzją langosza. Langosz, po węgiersku langos, pochodząca z Węgier potrawa, czyli płaski drożdżowy placek smażony na głębokim oleju, podawany najczęściej z czosnkiem, śmietaną i serem. Danie jest to również bardzo popularne na Słowacji. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy mają już dość typowych fast foodów, takich jak pizza, burger czy kebab. W Lublinie mamy już dwa miejsca proponujące to danie. Specjalnie dla Was przetestowaliśmy oba. Pierwszym miejscem, jakim sprawdziliśmy, jest langos.pl Lublin, nowe kulinarne miejsce na mapie Lublina. Próbowaliśmy dwóch wersji z kiełbasą oraz grosem. W swojej ofercie posiadają jeszcze langosza w wersji na słodko z nutellą lub serkiem waniliowym i mandarynkami. W menu mamy jeszcze do wyboru langosz klasyczny, który w porównaniu z konkurencją wychodzi najkorzystniej, cenowo 17 zł. A w drugim lokalu testowaliśmy tą samą wersję klasyczną w cenie 20 zł. Langosz z grosem, bos z szynką szwarcwaldzką, śniadaniowy z jajkiem i szynką, góralski z jajecznicą, boczkiem i mają w ofercie jeszcze langosza tygodnia. Prócz tego burger langosz, czyli jak sama nazwa wskazuje, burger, w którym zamiast bułki mamy langosza, który występuje w trzech wersjach. Serowy, z wołowiną oraz kurczakiem. Kolejne pozycje, które przetestowaliśmy, to langosze klasyczne z nutellą, langosz tygodnia z chorizo oraz langosz burger z wołowiną. Nie ukrywam, że miałem ogromne obawy przed spróbowaniem langosza na słodko. Na szczęście bardzo pozytywnie się rozczarowałem. Smakuje trochę jak churrosy lub taki świeżo wypieczony gorący pączek lub racuch. Jeśli chodzi o langosz burgera, to miał w sobie wszystko, co burger powinien mieć. Ser żółty, pikle, sałatę pomidora, sosy. Kotlet dosyć spory, smaczny, dobrze wysmażony. Placki langosza idealnie wypieczone, chrupiące odpowiednio mniejszej wielkości, tak jak burgerowe bułki. Stwierdzamy, że sam placek w wersji klasycznej i tej z nutellą jest po prostu idealny. Jedyne, do czego można się przyczepić, to za składniki mięsne i za te pozycje nota jest niestety obniżona. Niemniej jednak świetna robota, gratulujemy i życzymy długiej kariery. Kolejnym lokalem, który serwuje langosze, to Szwejk. Posiadają dwie lokalizacje w Lublinie, w Galerii Olimp oraz w Galerii Felicity. Szwejk posiada jeszcze lokale w Rzeszowie oraz Mielcu. Zamówiliśmy tam wersję z salsą paprykową na ostro za 23 zł, w skład którego wchodzi ostry sos z ajwarem, chipsy z salami, pepperoni, chorizo, papryka słodka, papryka chili, czerwona cebula, papryczki jalapeno, natka pietruszki oraz świeżą papryką chili. Langosz był bardzo pikantny. Ja nie przepadam za ostrym, Krystian za to uwielbia i patrząc, jak jadł tego langosza, uwierzcie mi, że bolało. Dodatkowo w ich menu znajdziemy jeszcze langosza klasycznego z łososiem, z szarpaną wieprzowiną oraz miks sałat z boczkiem. Dodatkowo zamówiliśmy pizzę wiejską z kiełbasą, boczkiem, cebulą i ogórkiem konserwowym. Minimalne zamówienie to 30 zł, w tym dostawa gratis. Oceniając langos.pl Lublin, który znajduje się przy PKS-ie na alejach Tysiąclecia, możemy powiedzieć, że sam placek był idealny, był chrupiący, na pewno większy od konkurencji, miał ładny, złocisty kolor, wersja klasyczna broni się sama w sobie. Gdybyśmy chcieli sami odebrać zamówienie, na pewno problemem jest płatny parking pod PKS-em, a koszt dowozu to 10 zł na terenie Lublina przy zamówieniu powyżej 80 zł. Do każdej pozycji z menu musimy doliczyć koszt opakowania, który wynosi 2 zł. Dzisiejszą szamę w langos.pl Lublin pod PKS-em na gorąco oceniliśmy na 9, ale po przeanalizowaniu składników mięsnych, na przykład kiełbaska mogłaby być bardziej dopieczona, mięso gros smakowało jakby było gotowcem z marketu, dajemy
bardzo mocne 8 na 10. Gdybyśmy mieli wystawić ocenę za wersję klasyczną z serem i śmietaną, byłaby to bankowo 10. Jeśli chodzi o ocenę langosza ze szwajka, placek nieco mniejszy, za bardzo wypieczony, momentami wręcz spalony, wyraźny smak frytury i tłuszczu, to wszystko na minus. Na plus na pewno są dodatki, które wydają się być o wiele lepszej jakości, głównie mięsne. Drugim daniem, jakie jedliśmy ze szwajka, była pizza. Dawno niestety nie jedliśmy tak niedobrego ciasta na pizzy. Smakowało jak w takiej marketowej pizzy odgrzewanej w piekarniku czy mikrofali. Nie chrupiało, nie chrupało, było niedopieczone, po prostu było nijakie. Same składniki na pizzę, tak jak w przypadku langosza, komponowały się świetnie, były bardzo smaczne i mieliśmy wrażenie, że są bardzo dobrej jakości. Mamy mieszane uczucia i nie wiemy, jak ocenić tę restaurację. Ciasto w obu przypadkach jest do dużej poprawy. Dajemy 6,5 na 10. Tylko i wyłącznie za bardzo dobrej jakości składniki mięsne i warzywne. Jeśli podobał Wam się nasz film, a mam nadzieję, że się podobał i chcielibyście zobaczyć więcej naszych recenzji, dajcie nam łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. W komentarzach napiszcie, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych materiałach.